Jeszcze nie ma ścian działowych, ale jesteśmy w sterówce. Tu jest kabina kapitana. Pod tym rusztowaniem będzie główna klatka schodowa. Miesiąc temu to była tylko taka biała konstrukcja. No i wchodzą tu dziesiątki ludzi. Moduły jakby mają przedstawiać pewnego rodzaju historię tego, co robimy na żywo. Jak ta konstrukcja jest wyspawana, to wszystko trzeba wypiaskować. Ten kadłub ma taki kolor jak te nasze elementy z modułów. Nazywam się Mikołaj Król, jestem prezesem stoczni jachtowej Konrad S.A. W naszej stoczni budujemy pełnomorskie jachty motorowe i żaglowe ze stali i aluminium o długości co najmniej 25 metrów. Proces budowy jachtu od pomysłu do gotowej jednostki można powiedzieć, że praktycznie trwa 3 lata. Są dwa najciekawsze procesy, bym powiedział, z mojego punktu widzenia. Najpierw to jest początek, kiedy rozmawia się z klientem, projektuje, ustala, czyli taki etap marzeń. No i potem, kiedy jacht jest gotowy. Pomiędzy to jest bardzo ciężka praca, żmudna i długa. Natomiast te dwa momenty są takie ekscytujące. No i oczywiście najfajniejszy jest, kiedy jacht jest gotowy. Naszym największym sukcesem było zdobycie w 2019 roku jachtowego Oscara, czyli trofeum World Super Yacht Awards, które jest przyznawane dla najlepszych jachtów danego roku. W Stoczni Konrad produkujemy duże jachty pełnomorskie. Są to jachty, których konstrukcja kadłuba i nadbudówki jest wykonana z metali, ze stali i z aluminium. Stąd pomysł był taki, żeby właśnie zastosować te dwa główne materiały konstrukcyjne i również pokazać pewną specyfikę budowy jednostki. Mamy stalowe i aluminiowe elementy, które są pocięte, bo odzwierciedlają i pokazują, z ilu drobnych elementów składa się później ta konstrukcja. Przede wszystkim skala tych modułów, ich niewielka skala w porównaniu do naszych produktów stanowiła trudność. Druga trudność polegała na tym, jachty, które budujemy, to jest dwuletni okres produkcji i tyle procesów do przetworzenia, co i jak pokazać w tak małej skali i także w kontekście samego stołu, który nawiązuje do rzeźby terenu. Ten kształt, on w bardzo taki obrazowy sposób pokazuje to, co robimy. To znaczy budowa konstrukcji kadłuba czy nadbudówki to jest składanie takich elementów, czyli taka kratownica i potem pokrywanie tego płaszczyzną powierzchni finalnej, takie nadawanie tego kształtu. Na wierzchu jest blacha, powiedzmy sobie, poszycia, która stanowi kształt. Natomiast konstrukcje i stalowe, i aluminiowe, no to jest sieć takich kratownic. I to było to nawiązanie w naszym module, także on też jest taką kratownicą, która pokazuje to, co się potem tak naprawdę jest schowane. Jak patrzymy sobie na gotowy jacht, to widzimy piękną rzeźbę, można powiedzieć, bo to jest rzeźba na samym końcu. Natomiast po zdjęciu tej płaszczyzny właśnie zobaczymy to, co zobaczymy w naszym module. To jest taki okres, w którym bardzo widać tą robotę, bo to jest taki najbardziej spektakularny moment, a potem za miesiąc i za dwa, to tych zmian już tak nie będzie tutaj widać. Tutaj z kolei jesteśmy już na samej rufie, na samym końcu jachtu. Tu jest taka platforma, która będzie wyłożona pokładem plikowym. Tam jak przejdziemy przez tamte drzwi, to z kolei jest garaż. Jak jacht stoi na kotwicy, no to armator ma swoją tam 6-metrową łódkę, którą płynie sobie do portu. Najważniejszą rzeczą, na którą zwraca uwagę właściciel, to jest ten finalny efekt, ten luksus, komfort i to, że jest to praktycznie dom na wodzie. Więc pokazujemy w tych dwóch głównych modułach, pokazujemy konstrukcję, natomiast żeby pokazać w jakiś sposób proces, to w te kratownice, które powstają, zamierzamy włożyć takie kostki, elementy, które będą elementami wykonanymi ze szlachetnych rodzajów drewna oraz kamienia. To ma też symbolizować taką mozaikę i złożoność całego procesu produkcji. Chcieliśmy się wpisać także w konwencję całego stołu, tak żeby nasz moduł produkcyjny jachtowy wpisywał się w ramy tego całościowego projektu. Na pewno wizyta w samym Dubaju czy na Expo to będzie niesamowite przeżycie dla każdego.